Hej, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rugalik95, a to jest kolejny materiał na moim kanale, a pod ostatnim filmem wbiliście bardzo szybko 350 łapek w górę, także myślę, że pod tym 450 to nie będzie dla Was absolutnie żaden problem. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zasubskrybuj go, a tematem dzisiejszego filmu będzie historia Intel Extreme Masters. Intel Extreme Masters to seria międzynarodowych turniejów e-sportowych organizowanych w wielu krajach na całym świecie. Wszystkie te wydarzenia odbywają się dzięki Intelowi, który jest patronatem technologicznym i sponsorem turniejów. Rozgrywki IM są oczywiście częścią nadrzędnej ligi ESL. W dzisiejszym wydaniu Liga ESL, czyli Electronic Sports League, to prawdziwy gigant i hegemon świata e-sportu. Na różnych szczeblach w lidze jest zarejestrowanych ponad 5 milionów zespołów i sporo ponad 10 milionów graczy, którzy rywalizują w ponad 50 grach z najróżniejszych gatunków. Tymczasem początki były dość skromne, a wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy powstały podwaliny ESL. Początkowo liga nosiła nazwę DECL, czyli Deutschlandliga, a nazwa ESL pojawiła się dopiero w 2000 roku. Był to czas, kiedy e-sport dopiero raczkował, a na rynku nie wykrystalizował się jeszcze żaden wyraźny podział sił. W 2006 roku miało miejsce duże przejęcie, bowiem Turtle Entertainment, właściciel ESL, kupił i wchłonął dużą ligę e-sportową o nazwie Giga League. Od tego czasu Giga przestała istnieć jako osobny twór i tym samym ESL stał się największą i najbardziej prestiżową ligą zawodów e-sportowych, a przy tym również najstarszą. W 2007 roku Turtle Entertainment ogłosiło współpracę z ligą Chinese Online Pro League Gamer, dzięki której ESL trafiła również do Chin. Struktura ESL jest dość skomplikowana na poziomie wewnętrznym, czyli krajowym. Gracze zmagają się na dwóch poziomach: ESL Amateur Series dla zaawansowanych oraz ESL Pro Series dla najlepszych. Zwieńczeniem wymagań są finały ESL National Championship, które odbywają się również w Polsce, czyli takie mistrzostwa odbywają się w wielu krajach i nazywają się ESL Meisterschaft, ESL Mistrzostwa Polski, ESL Championat National, ESL UK Premiership, ESL Masters Espania i ESL Nordic National. Z kolei na poziomie międzynarodowym dołączają wyspecjalizowane ligi oraz duże wydarzenia. Ligi pojedynczych gier noszą nazwę ESL Pro Series i obejmują zmagania m.in. CSGO, Gears of War, Mortal Kombat X, Guild Wars 2, Skill czy Hearthstone. Najbardziej widowiskowe są jednak wielkie wydarzenia, finały League. Wyróżniającymi się wydarzeniami są ESL One i oczywiście perełka całego ESL, czyli finały Intel Extreme Masters, które często odbywają się na scenie Counter-Strike Global Offensive, Gears of War, Mortal Kombat X, Guild Wars 2, Skill oraz Hearthstone. Od niedawna dołączyła również gra League of Legends. Właścicielem ligi ESL do 2015 roku była niemiecka firma Turtle Entertainment z siedzibą w Kolonii. W lipcu 2015 roku większościowy pakiet akcji ESL, czyli 74%, kupiła od Turtle Entertainment szwedzka grupa Modern Times. Transakcja opiewała na około 78 milionów euro. Trzeba oczywiście wspomnieć, dlaczego to jest takie ważne, ponieważ również ta sama grupa Modern Time Group, czyli MTG, kupiło w tym czasie ESL i SEA, dzięki czemu nasze rozgrywki na ESL mogły się przekształcić w ESL SEA Pro League, co połączyło sceny amerykańską i europejską. Poza tym dajcie znać w komentarzach, co myślicie o połączeniu sceny amerykańskiej i europejskiej i jakie poziomy prezentują obydwie te grupy. Głównymi źródłami utrzymania ligi są przychody od sponsorów, reklama internetowa, sklepy z gadżetami, a także licencjonowanie wydarzeń. Jeśli dane państwo chce organizować własne krajowe rozgrywki w ramach ESL, musi obiegać się o licencję, jaką otrzymała na przykład Polska.
Współpraca Intela z Ligą SL rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy Intel po raz pierwszy sponsorował europejski turniej. Producent zauważył wtedy ogromny potencjał e-sportu, który postanowił wykorzystywać poprzez ekspansję ESL poza Europę, w tym głównie rynki Ameryki Północnej. W ten sposób Intel zorganizował w 2007 roku pierwszy ogólnoświatowy turniej ESL, który nosił nazwę Intel Extreme Masters. To właśnie wtedy odbyła się pierwsza edycja turnieju, nazywana też określeniem pierwszy sezon. Od tego momentu IM to najważniejsze wydarzenie i wisienka na torcie w lidze ESL. IM od 2007 roku ma formę ligową, która rozpoczyna się od wielu mniejszych imprez eliminacyjnych, a najważniejszym wydarzeniem jest impreza finałowa, w której zmagają się gracze z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Początkowo w IM można było rywalizować tylko w Counter-Strike 1.6 i Warcraft 3, a od trzeciego sezonu także World of Warcraft. W czwartym sezonie ligi wszedł też Quake, Live oraz Dota. Od piątego sezonu można było rywalizować takie gry jak StarCraft 2 oraz League of Legends, a w bieżącym 10 czy 11 sezonie rywalizacja toczy się w grach Counter-Strike Global Offensive, StarCraft 2, League of Legends czy Heroes of the Storm. Główne turnieje eliminacyjne 10 sezonu IM odbyły się w lipcu 2015 roku w Shenzhen, StarCraft 2 i Hero of the Storm, w sierpniu 2015 podczas targów Gamescom w Niemczech, to były gry StarCraft 2 i CSGO, 21 listopada 2015 roku w San Jose, LOL i CSGO i 18 grudnia 2015 roku w Kolonii i to również był LOL i 29 stycznia 2016 rok w Taipei, CSGO i StarCraft 2. Finał Mistrzostwa Świata, jednocześnie zakończenie sezonu prestiżowego IM, już kilka razy z rzędu odbyły się w Katowicach, gdzie gracze staczają co roku bój o najbardziej prestiżowe tytuły i trofea w IM. Rozgrywki będą toczyć się w grach Counter-Strike, Global Offensive, StarCraft 2, League of Legends, a pula nagród każdego tego turnieju wynosi ponad 500 tysięcy dolarów. To już by było na tyle w tym filmiku. Dzięki Wam bardzo, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i będziecie zadowoleni z jakości tego materiału. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Pamiętaj, zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem, jeśli Ci się to spodobało, ponieważ to motywuje mnie do dalszej pracy. Dzięki, na razie, siemanko, pozdrowionka, Audro.